Cześć, z tej strony Kacper. Zapraszam na recenzję bezprzewodowych słuchawek Samsung Galaxy Buds. Na początku wielkie dzięki dla sklepu Dragonis, który oprócz smartfonów w swojej ofercie ma na przykład właśnie takie słuchawki. Oczywiście link do ich oferty znajdziecie w opisie. Zacznijmy od tego, co znajdziemy w zestawie. Oprócz samych słuchawek mamy do dyspozycji zmienne gumki, żeby dostosować rozmiar tak naprawdę do własnego ucha. Oprócz tego jest etui oraz przewód ładujący. To etui jest jednocześnie też stacją ładującą dla samych słuchawek i co ważne, ładowanie odbywa się na dwa różne sposoby. Albo możemy skorzystać z przewodu USB typu C, co jest też wyróżnikiem tych słuchawek, ponieważ większość z nich jest jednak ładowanych za pomocą micro USB. Jednak drugą ciekawostką, która jest jeszcze rzadziej spotykana, jest to, że możemy ładować to etui za pomocą bezprzewodowego ładowania oraz tak zwanego ładowania zwrotnego, które występuje ostatnio w niektórych flagowcach, np. od Samsunga właśnie. Same słuchawki są małe, lekkie i oprócz gumek wkładanych do ucha mają jeszcze kilka elementów. Przede wszystkim jest czujnik sprawdzający, czy słuchawka znajduje już się w uchu, czy jeszcze jest poza nim. Oprócz tego są piny do ładowania oraz panel sterujący. Ten panel jest w całości dotykowy i wszystkimi funkcjami sterujemy za pomocą naszego palca. Standardowo jedno dotknięcie zatrzymuje lub wznawia muzykę, dwukrotne dotknięcie powoduje przełączenie utworu na następny, a trzykrotne uruchamia utwór odtwarzany poprzednio. Oprócz tego jest jeszcze dłuższe przytrzymanie, które może wywoływać asystenta Google albo chociażby uruchamiać tzw. dźwięk z otoczenia. Pozwala to tak naprawdę włączyć wszystkie dźwięki, które się dzieją wokół nas, używając do tego mikrofonów wbudowanych w słuchawki. Niestety według mnie to średnio się sprawdza, ponieważ nie jest wszystko słyszalne perfekcyjnie i na przykład komunikatów na dworcu czy jakieś rozmowy osób nieco dalej od nas oddalonych, no już niestety nie usłyszymy. Mikrofony za to świetnie sprawdzają się do rozmów. Osoby po drugiej stronie nigdy nie narzekały na to, jak był słyszany mój głos, więc do rozmów te słuchawki sprawdzają się naprawdę bardzo dobrze. W kwestii łatwości i funkcjonalności tych gestów mam niestety małe zastrzeżenia. Nie jest to bowiem zbyt dobrze dopracowane i czasami zdarza się, że nie jest poprawnie rozpoznany gest, który wykonamy. Na przykład bardzo często zamiast rozpoznać dwukrotne stuknięcie w obudowę słuchawek, słuchawka rozpoznawała tylko jedno, zatrzymując zamiast przełączając utwór dalej. Według mnie szkoda też, że skoro jest ten panel całkowicie dotykowy, to nie ma tutaj obsługi gestów, która pozwalałaby na przykład na rozpoznanie ruchów w górę, w dół lub na boki, co by jeszcze mogło zwiększyć stanowczo funkcjonalność tych słuchawek. Bardzo funkcjonalna natomiast jest aplikacja do obsługi tych słuchawek. W odróżnieniu od większości bezprzewodowych słuchawek tutaj musimy zainstalować aplikację Galaxy Wearable, w której łączymy się ze słuchawkami. Dzięki temu mamy więc na pewno sporo więcej opcji do dostosowywania. Przede wszystkim jest korektor dźwięku i dostępnych jest 5 standardowych trybów, takich jak podbicie wysokich tonów, tryb czysty, dynamiczny, łagodny oraz podbicia basów. Możemy więc nieco dostosować dźwięki odtwarzane przez te słuchawki, jednak moim zdaniem wielka szkoda, że nie mamy tutaj bardziej rozbudowanego equalizera, który pozwoliłby jeszcze mocniej dostosować każdy parametr dźwięku do własnych potrzeb. Dostosować można jednak też funkcję klawiszy. Można więc wybrać, co będzie się działo po dotknięciu bądź przytrzymaniu tych klawiszy, więc no to fajne jest na pewno, że sami możemy zdecydować, jak funkcjonalne będą słuchawki. Co do jakości dźwięków, moim zdaniem jest naprawdę bardzo dobrze. Słuchawki grają świetnie, mają dobrej jakości dźwięk, są głośne, dźwięk jest głęboki i na tle innych bezprzewodowych słuchawek, które do tej pory testowałem, uważam, że Samsung gra naprawdę bardzo dobrze. Oczywiście, tak jak wspominałem, możemy też dostosować nieco te dźwięki do własnych potrzeb. Ciekawym smaczkiem jest również to, że producent zapewnia, że dźwięki są dostrojone przez AKG, co ma być poniekąd gwarancją jakości. Jeśli chodzi o wygodę korzystania z tych słuchawek, to jest dobrze, chociaż po dłuższym słuchaniu muzyki czuć jednak delikatny dyskomfort. Dziwne jest jednak to, że ten dyskomfort pojawia się szczególnie w lewym uchu i pytałem 4 inne osoby, które korzystają z Budsów na co dzień, i u nich taka sytuacja również miała miejsce. Nie wiem więc, czy to przypadek, czy po prostu lewa słuchawka w Samsungach Galaxy Buds jest nieco inaczej wyprofilowana. W każdym razie no taka sytuacja na pewno ma miejsce. Do omówienia została jeszcze bateria. A tak właściwie jakby 3 baterie, ponieważ po jednej baterii mamy w każdej ze słuchawek, a oprócz tego jest akumulator wbudowany w etui. Same słuchawki po jednym ładowaniu są w stanie odtwarzać muzykę przez około 5 do maksymalnie 6 godzin, co uważam za całkiem przyzwoity wynik. Etui pozwala doładować trochę baterie w tych słuchawkach, jednak pojemność akumulatora wbudowanego jest niezbyt duża i tak naprawdę wystarcza to na nieco ponad jedno naładowanie słuchawek. No ale sumując już baterie w słuchawkach oraz etui, jesteśmy w stanie tak naprawdę po jednym ładowaniu całości uzyskać w okolicy nawet 14 godzin. Myślę, że to całkiem sporo, szczególnie biorąc pod uwagę to, że słuchawki nawet z tym etui są stosunkowo lekkie. Podsumowując, Samsung Galaxy Buds to słuchawki bezprzewodowe, które znakomicie sprawdzają się w codziennym użytkowaniu. Ich dźwięk jest naprawdę bardzo dobry, bateria pozwala na całkiem długie korzystanie po jednym ładowaniu. Oprócz tego mamy sporą funkcjonalność aplikacji oraz tych klawiszy po bokach słuchawek i to wszystko sprawia, że ten sprzęt może być jak najbardziej ciekawą propozycją dla wielu osób. Oczywiście mamy tutaj kilka drobnych wad, na przykład niezbyt precyzyjnie działające gesty. Poza tym w moim przypadku pojawiał się ten delikatny dyskomfort po dłuższym korzystaniu ze słuchawek, jednak i tak uważam, że Samsung Galaxy Buds są świetnymi słuchawkami i osobiście mogę je polecić. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że te słuchawki nie będą idealne dla każdego, bo nie każdy potrzebuje tych wszystkich funkcji, nie każdy potrzebuje najlepszej jakości, no a trzeba mieć jednak na uwadze to, że na rynku obecnie jest sporo innych słuchawek, często w stanowczo niższych cenach. A co wy myślicie o tych słuchawkach? Czy wy byście je kupili, czy zdecydowalibyście się na coś innego? Jestem ciekaw waszej opinii. Tymczasem dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!